Na początku roku szkolnego dostaliśmy informację od organów zewnętrznych, że jest możliwe szczepienie dla uczniów naszej szkoły. Wymagane kryterium to dzieci powyżej 12 roku życia, w związku z czym rozesłaliśmy informację o akcji, rodzice zgłaszali się do nas i w związku z tym podjęliśmy decyzję o stworzeniu takiego mini punktu szczepień u nas w szkole. Rodzice zdecydowali się zapisać w sumie 15 osób. Z jednej strony jest to dla mnie decyzja indywidualna, natomiast ja też jako osoba, powiem szczerze, zaszczepiona, uważam, że dla dobra naszego, przede wszystkim dzieci, jak i pracowników, żebyśmy mogli pracować normalnie w tym roku szkolnym, bardzo ważne byłoby to, żeby jak największa ilość osób szczepiła się i propagowała tenże system wspierania zdrowotnego. Jeżeli chodzi o nasze dzieci, bardzo ważne jest to, żeby one społecznie funkcjonowały w większych grupach, żeby nie izolować ich w domach, ponieważ to wyrządza zdecydowanie szkody na ich zdrowiu, no przede wszystkim psychicznym. Dlatego no, ważne jest dla nas to, żeby dzieci mogły uczęszczać do szkoły na co dzień i żeby miały możliwość nie tylko nauki, ale także wzajemnego wspierania się i działania społecznego.